Do amfiteatru. Proszę. Tak szybko? No, bo u nas wszędzie blisko. No i co? Tutaj też nie ma. Ojej, nie martw się, znajdziemy tę twoją wycieczkę. Zielona Góra wcale nie jest taka duża. Jak to niedużo? Skoro macie 15 hoteli, masz 4 muzea, masz uniwersytety i cholera wiecie co jeszcze. Ojej, ale wszędzie blisko. Unandila mas etulo. Co ty powiedziałeś? Zgubię mój portfel. Gdzie? Chyba tam w palmiarnię. No to musimy wracać. Ale nie mam nawet na taksówkę. To pojedziemy autobusem. Mamy świetną komunikację, zobaczysz. I już jesteśmy. Patrz, z kabaretu. Jakiego znowu kabaretu? Oni są fajni. Widziałam ich chyba ze 100 razy.
Ej, z jakiego jesteście kabaretu? Z dobrego. A nie mówiłam? Chodź. Na pewno widziałeś ich w telewizji. Ja nie pamiętam, jak oni się nazywają, bo tu jest 7 tych kabaretów, wiesz? I oni często występują w różnych programach w telewizji. Tak, tak, nie dużo miasta. No i widzisz, już jesteśmy na miejscu. Eli, a jak będzie po twojemu Zielona Góra? Dita Baceditona. Ale śmiesznie. A powiedz mi, a dlaczego się nazywa Zielona Góra? No bo jest na wzniesieniu. A dlaczego? Czy jest zielona? No, a nie widzisz? Pewnie, że zielona. No, patrz, tak, tak. Eli, jakie duże winogrona wyrosły w tym roku. Jo. Ania, nie dotykaj. Dzięki. Czy nie znalazł nikt tutaj portfela? Edi! No nareszcie. Edi! Edi! Zobacz, moja wycieczka. To co, znalazłeś tą swoją wycieczkę? Ania! Razem znaleźliśmy, razem. I co, nie chcesz się żenić? Nie. No dobra, to chociaż autograf daj. Dla ciebie, Aniu. Proszę bardzo. Dziękuję, to cześć. Cześć. Dzień dobry. Przepraszam, czy to pana? Tak, moje. A skąd pan masz to? W Zielonej Górze jest 462 ulice, po których chodzi 118 850 obywateli. A więc na każdą ulicę wypada, no, mniejsza z tym. Obywatel znalazł i przyniósł. A więc na drugi raz lepiej pilnujcie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, do widzenia, do widzenia. Szkoda, że nie chciałeś się ze mną ożenić. Mogliśmy być naprawdę szczęśliwi. Zamieszkalibyśmy w jakimś uroczym bloku. Spacerowalibyśmy po zielonej górze. Wiesz, ja to nawet z tobą bym poszła do filharmonii. Bo u nas ponoć jest dobra filharmonia. Ale ja tam się na tym nie znam. A we wrześniu zapraszalibyśmy wszystkich z naszych znajomych na winobranie. Ale się wtedy dzieje korowod jarmarki. Zespoły z całego świata. Wiesz, a jakbyśmy mieli dzieci, takie śliczne, od razu tak ładnie opalone, to zabieralibyśmy je na place zabaw. A one by sobie rosły zdrowo, bo u nas nie ma jakichś tam zanieczyszczeń. A jakby już sobie urosły, to posłalibyśmy je na uniwersytet, żeby były mądre, tak jak tatuś i mamusia. To znaczy, ja się nie uczę na uniwersytecie, ale moje koleżanki się uczą i są od tego mądre. Nie, nie, nie zwracaj uwagi na te napisy. To są jakieś napisy końcowe. Szkoda, że nie chciałeś się ożenić. Ładne imię. Edi. Edi. Edi, Edi, wstawaj. Przyjechaliśmy. Zielona Góra. Proszę państwa, jesteśmy w Zielonej Górze. Idziemy teraz na śniadanie. Spotykamy się po śniadaniu i zwiedzamy Zieloną Górę. Zostaw tą kamerę, przecież tylko na śniadanie idziemy. Co, jedzenie będziesz kręcił? Tak, będę kręcił jedzenie. Przeszkadza ci to?